W tym roku raz w miesiącu będziemy mówić na katechezach na temat, który ogólnie rzecz biorąc można nazwać etyka i przykazania. Przy czym to nie będzie kurs z etyki. Ja nie będę wnikał szczegółowo w kwestie etyczne. Nie będziemy rozmawiać o eutanazji, o aborcji, o samobójstwie i tym podobnych rzeczach. Raczej będziemy mówić o tym, o czym powiedziałem, jaki jest związek pomiędzy etyką a przykazaniami bożymi. Dekalog w pierwszej kolejności, ale nie tylko. Innymi słowy, jaki związek pomiędzy etyką, czyli nauką o życiu, o tym, jak mamy żyć, a przykazaniami bożymi, a prawem bożym. Chociaż, jak zapewne też powiem w międzyczasie, określenie prawo Boże nie do końca jest właściwe w tym kontekście. Ale po kolei. Dzisiejsza katecheza będzie bardziej wstępem do tego wszystkiego, chociaż tak naprawdę skupimy się na nauce o Trójcy Świętej i na tym, w jaki sposób doktryna o Trójcy Świętej powinna kształtować nasze myślenie o etyce. I tak, ale zanim przejdziemy do nauki o Trójcy Świętej, kilka słów na temat przymierza. Jako chrześcijanie, a zwłaszcza jako reformowani chrześcijanie, wiele mówimy na temat przymierza, mówimy o tym, o starym przymierzu, o nowym przymierzu, mówimy o, nazywamy więź pomiędzy Bogiem a nami, Jego ludem, jako więź przymierzową i tak dalej, i tak dalej. Czym jest przymierze? Przymierze w skrócie to jest po prostu więź, która łączy między sobą osoby. Nie może być przymierza między krzesłem a stołem, zgadza się. Może być jakaś relacja, jak to się mówi, ale nie może być przymierza. Przymierze może zaistnieć tylko i wyłącznie między osobami. I przymierze również opiera się, ta więź przymierzowa opiera się na pewnej strukturze. Tak to na dzień dobry roboczo nazwijmy. Dlaczego struktura? Skąd struktura? No, Pismo Święte nazywa małżeństwo przymierzem, zgadza się. I teraz powiedzcie mi, czym jest małżeństwo. Małżeństwo niewątpliwie jest więzią między dwoma osobami, zazwyczaj. Ale z drugiej strony, no, dopóki ślubu nie ma, nie ma małżeństwa, zgadza się. Ja wiem, że teraz nam się wszystko zmienia i próbuje nam się wyjaśnić, że może być małżeństwo bez ślubu, no ale no, z definicji. Nie ma ślubu, nie ma małżeństwa. A małżeństwo czym jest? No małżeństwo jest, czy też sam ślub, jest ustanowieniem pewnej struktury w tym związku. Nie? Ktoś jest mężem, ktoś jest żoną, są wzajemne zobowiązania, obietnice, przysięgi, są pewne konsekwencje, również prawne, ale nie tylko, zawarcia tego związku małżeńskiego. Nie? Dlatego, kiedy chcemy lepiej zrozumieć, czym jest przymierze, dobrze jest pomyśleć od razu o małżeństwie. I oczywiście, żeby małżeństwo było w pełni małżeństwem, oprócz tej struktury, powinna być jeszcze przy niej założenie jakaś tam namiastka miłości, zgadza się. Ale znów, miłość bez struktury nie jest małżeństwem. Struktura bez miłości, jest małżeństwem, ale dysfunkcyjnym. Dlatego właśnie ta struktura określa charakter więzi pomiędzy osobami. Z tego względu, ponieważ należymy do siebie nawzajem, odczuwamy ból, kiedy ta więź zostanie zerwana. Przymierze nie jest jednak, być może w przeciwieństwie do małżeństwa jako takiego, nie? Samym tylko i wyłącznie kontraktem, nie jest samą tylko i wyłącznie strukturą, nie? Nie jest jakimś porozumieniem dwóch stron. W przymierzu tak naprawdę obie strony powinny, muszą, ale również chcą, dobrze by było, żeby chciały działać, postępować dla wzajemnego dobra. Dla dobra tej drugiej osoby, czy drugiej strony, ale też dla wzajemnego dobra, ze względu na to, że obie strony przymierza rozumieją, przynajmniej teoretycznie powinny rozumieć, że no właśnie o to chodzi, nie? Jesteśmy od tej pory jednym ciałem, jak to Pismo Święte mówi, w związku z tym, jeśli ja czynię dobro dla tej drugiej strony, tej drugiej osoby,
z którą jestem związany przymierzem, to tak naprawdę no, czynię dobro dla siebie samego, skoro jesteśmy jedną osobą. Tutaj oczywiście pojawia się to, o czym mówiłem na kazaniu, wzajemność, bez wzajemności nie ma przymierza. Oczywiście na różne sposoby odwzajemniamy się nawzajem, nie? Ale w przymierzu nawet ta wzajemność jest czymś, co powinno być, ale nawet ta wzajemność, kiedy ja odwdzięczam się, nie? Za coś tej drugiej osobie, to tak naprawdę odwdzięczam się nie tylko jej, ale odwdzięczając się tej drugiej osobie, czynią dobro dla samego siebie. Dlaczego? Bo jesteśmy jednym ciałem. Oczywiście w jednym ciele, jak to zauważa apostoł Paweł, są różne członki, są różne funkcje, są różne organy. Nie? Nie całe ciało jest nosem, nie całe ciało jest uchem. To nie byłoby ciało. Nie? Stąd mąż i żona nie są wymienni wzajemnie, zgadza się. Na wielu płaszczyznach do pewnego stopnia są wymienni, ale nie do końca. Są pewne funkcje, pewne role, które może pełnić tylko mąż albo tylko żona. Stąd też bierze się tak bardzo częste wezwanie do apostoła Pawła do tego, abyśmy czynili coś jedni dla drugich. Zgadza się? Jedni drugich, wzajemnie. Róbcie dla siebie to i to, bo tak naprawdę czyniąc coś dobrego dla drugich w Kościele, w ciele Chrystusa, czynicie dobro dla siebie. Źródłem, skąd się w ogóle bierze koncepcja przymierza, nie? Mogliśmy powiedzieć, no tak Pan Bóg to wymyślił, żeby tak to funkcjonowało w stworzonym świecie, ale niektórzy teologowie, a tak naprawdę wielu teologów, zwłaszcza reformowanych, zwraca uwagę na to, że źródło samej koncepcji przymierza znajdujemy w Trójcy Świętej. Ze względu na to, że w Trójcy Świętej, czym jest Trójca Święta, tak w skrócie? Jeden Bóg w trzech osobach, zgadza się? Mamy Ojca, Syna i Ducha Świętego. Czy Ojciec jest w pełni Bogiem? No tak, podobnie Syn, podobnie Duch. A jednak tych trzech razem jest jednym Bogiem. Jeśli spojrzymy na to z matematycznego punktu widzenia, to nie ma zbyt wiele sensu, no ale matematyka jednak nie opisuje nam całej rzeczywistości. Zgadza się? Z drugiej strony, tak notabene, dygresja. Powstrzymujcie mnie od zbyt wielu dygresji, ale dygresja. Niektórzy twierdzą, że nie byłoby matematyki, gdybyśmy nie mieli nauki o Trójcy Świętej. Ale o tym kiedy indziej. Gdzieś w internecie funkcjonuje strona reformacja.pl, tam jest krótki artykuł, Poitres chyba się nazywa autor, gdzie on wyjaśnia, jaki jest związek pomiędzy matematyką a Trójcą Świętą. W każdym razie mamy trzy osoby, które współistnieją, ba, nawet jak to mówią teologowie, zamieszkują siebie nawzajem. Ojciec jest ojcem, nie jest synem, syn jest synem, nie jest ojcem, podobnie Duch Święty, a jednak tworzą jedną nierozerwalną całość. I kiedy mówimy o Ojcu, Synu i Duchu, z Duchem to jest może na pierwszy rzut oka trochę mniej zrozumiałe, ale poprzestanie na Ojcu, Synu. Nazywamy Ojca Ojcem i Syna Synem ze względu na to, że jeden i drugi pełni określoną rolę w Trójcy Świętej. Nie? Syn z Ojcem nie mogą się zamienić miejscami. Syn nie może stać się Ojcem, a Ojciec Synem. Nie? Wiemy, że Ojciec jest odwiecznie Ojcem, a Syn jest odwiecznie Synem. Zgadza się? To nie wynikło, to nie jest skutkiem stworzenia świata tylko i wyłącznie. To nie jest tylko i wyłącznie skutkiem wcielenia drugiej osoby Trójcy Świętej. Syn jest odwiecznie Synem. I te dwie nazwy z góry określają nam nie tylko to, że nie możemy podmienić jednego za drugiego, ale też określają nam pewną strukturę, zgadza się? Strukturę, którą my byśmy w ludzkim świecie nazwali naturalną, nie, ale ta naturalność wynika ze struktury z wzajemnych relacji w Trójcy Świętej. Nie? Ojciec jest tym, który posyła Syna. Nie? Ewangelii non-stop nam o tym mówią. Syn jest tym, który chętnie poddaje się woli swojego Ojca. Nie? Do takiego stopnia, że nawet mówi, czynię to z woli Ojca, czynię to w pełnym poddaniu Ojcu, ale czynię to również od siebie, bo chcę. Nie? To też jest ciekawe.
o tym może dojdziemy do tego jeszcze dzisiaj, nie? To też jest ciekawe ze względu na to, że to nam wiele mówi na temat wiary jako posłuszeństwa Bogu. Syn jest posłuszny ojcu, nie? Ale jednocześnie on czyni to sam z siebie. On czyni to chętnie, on czyni to ze szczerego serca. Syn ochoczo czyni to, co ojciec mu nakazuje. To daje synowi spełnienie, szczęście. Oczywiście możemy się zapytać, no tak, ale Bóg, który jest w pełni szczęśliwy i w pełni spełniony, ponieważ jest doskonały, jak druga osoba Trójcy Świętej może znaleźć spełnienie i szczęście w czynieniu woli Ojca. Nie, ale jednak to jest to, o czym Syn wyraźnie mówi, przynajmniej w Ewangeliach. Ojciec posyła Syna, to nie Syn posyła Ojca. Nie? Są określone relacje. To jest właśnie ta struktura, o której mówimy. Ojciec i Syn razem posyłają Ducha. Nie? Ale czytamy również, wiemy również, że Ojciec uwielbia Syna i Syn odwzajemnia się uwielbieniem Ojca. Syn posyła, udziela Ducha, Ojciec udziela Ducha Synowi, Syn posyła tego Ducha z powrotem do Ojca. Kiedy Ojciec wypowiada Słowo, to co czyni? No to jest właśnie posłanie Syna, nie? Ze względu na to, że to Słowo, tym Słowem jest Syn. Ale w jaki sposób Ojciec posyła Syna? W jaki sposób Ojciec wypowiada Słowo? Przy pomocy Ducha, który jest tchnieniem. Nie? Wiemy, że i w hebrajskim, i w greckim słowo duch, pchnienie, powiew, wiatr jest jednym i tym samym słowem. Nie? Jedno i to samo słowo możemy tłumaczyć na te różne sposoby. Kiedy Ojciec wypowiada Słowo, tak naprawdę posyła Syna, ale nie może posłać Syna przez Ducha. Duch jest nie tym, który niesie Słowo poza Ojca. Duch jest również tym, który wzmacnia Słowo Ojca. Duch jest również tym, który umacnia strukturę, którą widzimy w Słowie, ze względu na to, że Słowo jest Słowem i nie jest pojedynczym Słowem, ponieważ zawsze, kiedy Ojciec mówi, wypowiada Słowo, to wypowiada pełne zdania. Nie? Ba, wypowiada pełną historię. Historia stworzenia jest niczym innym jak Ojcem, który opowiada pewną historię, przy pomocy Ducha wypowiada Słowo, posyła Słowo i co? I kiedy Ojciec opisuje świat, kolejne dni stworzenia, rzeczy się dzieją. Dokładnie zgodnie z tą opowieścią, którą opowiada. Tak to mniej więcej wygląda. Duch wiąże również Ojca z Synem. Duch jest tym więzią, która łączy Ojca i Syna. Duch jest w związku z tym życiem. Nie? Jaki jest związek pomiędzy wiązaniem, łączeniem, a życiem? No pomyślcie przez chwilę. Już na samym początku Pisma Świętego dokładnie o tym czytamy, że Duch, który wiąże, jest również Duchem, który udziela życia. No, Bóg najpierw ukształtował człowieka z czego? Z czego? Z gliny. Potem tchnął weń swojego ducha i w wyniku tego, nie, ten kawałek gliny stał się istotą żywą. Duch jest tym, który wiąże dwie części w całość. On powiązał Adama z Ewą tak, żeby stali się jednym ciałem. I słuchajcie, to oczywiście wskazuje na pewną strukturę, to wskazuje na pewno pewien porządek, to wskazuje na coś, co nawet moglibyśmy nazwać pewną hierarchią. Nie? To wszystko odnajdujemy w nauce o Trójcy Świętej. I słuchajcie, tak naprawdę to nam tłumaczy, skąd się biorą nie tylko więzi, skąd się bierze małżeństwo, skąd się biorą społeczeństwa, ale to również tłumaczy nam, skąd się na przykład bierze muzyka. Zgadza się? No bo czym jest muzyka? No, mamy muzyków, więc boję się zdefiniować muzykę, ale jakim zbiorem dźwięków? Po pierwsze, że to są różne dźwięki, nie? Ze względu na to, że dźwięki generalnie rzecz biorąc są krótsze i dłuższe, wyższe i niższe. Zgadza się? Więc mamy pewną coś, co moglibyśmy nazwać matrycą dźwięków. Muzyka w tym sensie nie jest analogowa, chociaż z drugiej strony jest, nie?
ale jednocześnie mamy ułożone te dźwięki jeden za drugim w czym? No znów, w pewną strukturę, w pewnym porządku, tak żeby wspólnie tworzyły harmonię. Jeśli nie mamy harmonii, mamy co? Mamy kakofonię. Niektórzy twierdzą, nie. Nie jestem wielbicielem jazzu, ale popełniłem kiedyś ten błąd i zostałem skarcony za to. Słuchajcie, bez właśnie tego uporządkowania, bez struktury nie ma muzyki, bez struktury nie ma życia, nie? Biologia by nie była w stanie funkcjonować, bez struktury nie ma chemii, bez struktury nie ma fizyki, bez struktury nie ma matematyki, żadnej z tych rzeczy. Bez struktury też tak naprawdę nie ma małżeństwa, nie? Ze względu na to, że jeśli mąż i żona są wzajemnie wymienni i całkowicie tożsami, że nie jesteśmy w stanie odróżnić jednego od drugiego, to co? To nie ma małżeństwa, nie? Jest jakaś ameba, ale to nie jest małżeństwo. Nawet w amebie widzimy jakąś strukturę. Słuchajcie, to również się opiera na nauce o Trójcy Świętej, ze względu na to, że to było jedno z wczesnych herezji, tak zwany modalizm, który twierdził, że tak naprawdę Ojciec, Syn i Duch Święty są jedną osobą, nie? Są, oni tylko przejawiają się na różne sposoby, w związku z tym nie raz zakładają taką maskę, raz zakładają inną maskę, ale nie jesteśmy w stanie odróżnić jednego od drugiego, nie? Bo tak naprawdę są jednym. Ta jedność jest czymś nadrzędnym, ale w chrześcijańskiej nauce o Trójcy Świętej jedność nie jest niczym nadrzędnym. Nie? Jedność i nie tyle różnorodność, co raczej potrójność, nie? W Trójcy Świętej jedno i drugie są równie nadrzędne. Możemy zapytać, czy w związku z tym są nadrzędne, czy też nie, ale jedno i drugie jest ważne. Nie, między Ojcem i Synem i Duchem Świętym nie tylko, że rozróżniamy ich, chociaż nie rozdzielamy ich, ale również nie mieszamy ich i dzięki temu możemy powiedzieć o wzajemnych relacjach, które są oczywiście oparte na pewnej strukturze, dlatego mówimy o trzech różnych osobach, które stanowią jedność, nie? Ojciec, Duch i Ojciec, Syn i Duch Święty. Dlatego możemy mówić o pewnych interakcjach między innymi. Dlatego w samym Bogu, jeszcze przed stworzeniem, w Trójcy Świętej, mamy coś, co moglibyśmy nazwać archetypem czasu i przestrzeni. Zgadza się? Tak czy nie? No bo w pewnym sensie, skoro Ojciec nie tylko wraz ze stworzeniem świata, ale jeszcze przed stworzeniem świata był Ojcem i Synem, jeśli Ojciec jest odwiecznie zradzany przez, nie, Syn jest odwiecznie zradzany przez Ojca i to ma miejsce jeszcze przed stworzeniem świata, nie? Czyli przed historią, przed czasem, to już wtedy możemy mówić o pewnej sekwencji, nie? O czymś, co było przed i po, a to jest początek czasu. Jakby źródło wszelkiego czasu. Mamy też, ponieważ odróżniamy Ojca od Syna i Ducha Świętego, możemy mówić o pewnym archetypie, pewnym źródle, pewnym zaczątku przestrzeni, nie? Bo są pewne granice między nimi, między trzema osobami. One się nie zlewają z sobą jak jakieś trzy gluty. Zgadza się? Tak, żebyśmy nie byli w stanie ich odróżnić jeden od drugiego, nie? Wzajemnie się zamieszkują, a jednak nie stają się doskonale jednolici i jednorodni z sobą. Nie? Dlatego możemy mówić o pewnej przestrzeni. Ale też oczywiście od samego początku, mówiąc o Bogu, w Trójcy Świętej, mówimy o osobach. Nie? Możemy mówić o osobach i w związku z tym możemy mówić też o poszczególnych rzeczach i przedmiotach ze względu na naukę o Trójcy Świętej. Nie? Ze względu na to, że weźmy takiego Boga islamu, który nazywa się Allah. I muzułmanie też twierdzą, że on jest Bogiem, że on jest osobą, że odwiecznie jest miłością. Nie? Podobnie mówił Arystoteles. Ale gdzie, jak, którędy? Jeśli ktoś jest doskonale sam, nie ma żadnej drugiej osoby, to czy może być osobą? Nie? Pismo Święte mówi nam i chrześcijańska teologia o tym, że żeby być osobą, potrzebujemy drugiej osoby. A tak naprawdę potrzebujemy co najmniej dwóch innych osób, nie? Ojciec, Syn i Duch Święty. Żeby mówić o miłości, która nie byłaby miłością
całkowicie zepsutą, egoistyczną, czyli miłością ukierunkowaną na samego siebie, znów potrzebujemy drugiej osoby. Nie? A tak naprawdę, jak mówi chrześcijańska teologia, potrzebujemy co najmniej dwóch innych osób. Nie? Nie bez powodu najwyraźniej Bóg jest w trzech osobach, a nie w dwóch osobach na przykład. Albo w czterech osobach. Nie? Ta liczba trzy wydaje się, że jest nie tylko ważna, ale wręcz kluczowa do tego, że dla naszego nie tylko zrozumienia tego, kim jest Bóg, kim jesteśmy my, czym jest świat, ale również tego, dlaczego świat ma taką, a nie inną strukturę. Dobrze. Duch jest tym, który wiąże. Duch jest życiem. Duch, dlatego złamanie, zerwanie wszelkiej więzi jest odczuwane przez nas jako śmierć. Słuchajcie, tak już podsumowując. Ojciec w Trójcy jest źródłem tego, co moglibyśmy nazwać osobowością, nie? Czy też bycia osobą. Nie ma w języku polskim wszystkich słów, których byśmy potrzebowali na opisanie tego, nie? Bo ojciec jest osobą. Ojciec jest źródłem osobowości. Syn jest słowem. Syn jest źródłem języka. Syn jest źródłem, moglibyśmy powiedzieć, przestrzennej struktury. Ja później wam to wyjaśnię. Teraz tak zapowiadam tylko. Duch jest życiem, ale duch również jest tym, który udziela życia. Nie? Duch jest tym, który przy pomocy którego słowo wychodzi od Ojca. Duch jest zatem tym, który posuwa się w czasie. Duch jest źródłem czasu. Dlatego w oparciu o naukę o Trójcy Świętej możemy mówić o jakby trzech fundamentach rzeczywistości. Osobowość, nie? To, że możemy odróżnić pomiędzy różnymi osobami. A w związku z tym też możemy odróżnić pomiędzy różnymi przedmiotami. Nie? Dwa, mamy Syna, który jest źródłem tego, co moglibyśmy nazwać strukturą przestrzenną. Wyjaśnimy to. To jest tylko zapowiedź. I Ducha, który jest źródłem czasu. Nie? Mamy osoby, a w związku z tym możemy mówić też o rzeczach różnych. Mamy czas i mamy przestrzeń. Jak to się ma do etyki? Kiedyś do tego dojdziemy. Słuchajcie, ja wiem, że to brzmi wszystko dziwnie. Nie? Ja wiem, że to brzmi jak, nie wiem, rozszerzenie z matematyki na pierwszym roku studiów. I tak, i nie. Ale z czasem zrozumiemy lepiej, o co chodzi. Będziemy o tym mówić więcej za miesiąc, a w zasadzie za 4 tygodnie. Ale żebyście nie myśleli, że to ja wszystko na siłę udziwniam. Sam Pan Bóg tak naprawdę traktuje temat etyki, czyli tego, jak mamy żyć i też dlaczego mamy żyć, w sposób trochę odmienny niż traktują to zazwyczaj podręczniki do etyki. Nie wiem, czy czytaliście kiedyś jakąś książkę o etyce tak ogólnie rzecz biorąc, ale Pan Bóg w Biblii uczy nas, jak mamy żyć w sposób niesamowicie dziwny. Nie? Gdybyśmy my chcieli napisać książkę na temat etyki, czy umieścilibyście w niej rozdział na temat świątyni? Czy poświęcilibyście cały jeden rozdział na temat architektury świątynnej, muzyki świątynnej, a zwłaszcza umeblowania, nie tylko mebli jako takich, nie, ale umeblowania, czyli tego, jak one mają być rozmieszczone w świątyni. Nie, ale zwróćcie, co Pan Bóg robi. Wyprowadza Hebrajczyków z Egiptu, z niewolników stwarza naród. Nadaje im, wiąże się z nimi przymierzem. Nadaje im prawo. Powiemy później o tym, czym tak naprawdę jest to prawo, ta Tora, o której mówimy. Nie? A później zaraz co robi? A później zaraz, zamiast im mówić, no słuchajcie, jaki przykład podać, żeby był dobitny, a jednocześnie przyswajalny dla nieletnich. Nie objaśnia nam szczegółowo i dogłębnie, krok po kroku, jak mamy się zachowywać w każdej sytuacji. Zgadza się? Rzuca nam parę przykładów, takich i innych, bardzo szczegółowo opisując pewne sytuacje życiowe, z którymi generalnie rzecz biorąc
zwłaszcza my, żyjąc w dzisiejszych światach, nigdy się nie spotykamy. A z drugiej strony, pomijając bardzo szerokie dziedziny życia. Ale później, żeby było jeszcze dziwniej, zaczyna nam, nie, jako część tego prawa przymierza, która ma nam wyjaśnić, jak mamy żyć, szczegółowo opisywać umeblowanie przybytku Mojżesza. Nie? Gdy my to czytamy, zazwyczaj nie czytamy, pomijamy, bo bardzo szybko się zniechęcamy, zastanawiając się, ale po co, nie? To jakie licho? No może, żeby ci Żydzi tam wiedzieli, jak to zrobić, ale po co w ogóle w Biblii to umieszczali, nie? No zbudowali i wystarczy. I byłoby, zgadza się? No właśnie, ale potem oczywiście przychodzi świątynia Salomona, ona również zostaje zniszczona, później Ezechiel na przestrzeni 9 rozdziałów opisuje nam tą przyszłą świątynię, która jest najwyraźniej świątynią duchową, a nie fizyczną. I w którymś momencie, w środku mniej więcej tego fragmentu, Pan Bóg mówi do Ezechiela. I znów, to są również detale i szczegóły architektoniczne dotyczące wyposażenia, umeblowania tej świątyni. I się zastanawiamy, Ezechielu, generalnie rzecz biorąc, miałeś nam mówić o czasach ostatecznych, nie o eschatologii, powiedzieć, kiedy Magog zaatakuje Goga, nie, żebyśmy tutaj sobie w kalendarzu mogli wszystko dokładnie zaznaczyć, nie, a ty marnujesz 9 rozdziałów, czyli jakieś 20% ponad księgi, na opisy, które generalnie rzecz biorąc, gdyby ich nie było, nawet byśmy nie zauważyli, że ich nam brakuje, nie, w tej księdze, zgadza się? I w środku mniej więcej tego wywodu Pan Bóg mówi do Ezechiela, ty tedy, synu człowieczy, opisz domowi Izraela świątynię, nie? Opisz z wszystkimi detalami, szczegółami. W jakim celu? Aby się zawstydzili swojej winy. Słuchajcie, nie wiem, czy czytaliście od 40 do 48 rozdziału Księgi Ezechiela te wszystkie detale, szczegóły architektoniczne i tak dalej. I co? Zawstydziliście się swoich win w wyniku tej lektury? No ja nie za bardzo. A wy? Ale słuchajcie, jeśli nie zawstydziliśmy się z powodu naszej winy. I słuchajcie, kiedy mówimy o winach, czy też mówimy o grzechu, no to już jesteśmy bardzo bliski o kwestii etycznych, zgadza się? Nie? Bo etyka mówi nam, jak mamy żyć, a także w jakim celu mamy żyć. Nie? I ale to oznacza, że słuchajcie, jeśli my czytając te 9 rozdziałów nie zawstydziliśmy się naszej win, tak jak Pan Bóg mówi, że w tym celu to objawił Ezechielowi, to znaczy, że może nasze zrozumienie etyki jest dalekie od doskonałości. Nie? Bo jeśli nie widzimy więzi pomiędzy strukturą świątyni, architekturą, wyposażeniem, a także rytuałem, nie? To już, tu już się zbliżamy trochę bardziej, ale akurat o rytuale tu nie ma zbyt wiele mowy. Jeśli nie widzimy związku między tym a tym, to znaczy, no to na czym jest oparta nasza etyka, w związku z tym w oparciu o co my tak naprawdę wstydzimy się, nie? Co kształtuje nasze poczucie wstydu, innymi słowy, co kształtuje nasze poczucie winy, co kształtuje nasze zrozumienie tego, czym jest grzech, skoro nie dostrzegamy tego. Pan Bóg mówi, to powinno być oczywiste, ale nie jest, nie? To powinno być oczywiste, dlatego że w Księdze Ezechiela on za bardzo nie objaśnia nam bezpośrednio, jak jedno przekłada się na drugie. Nie? I słuchajcie, to, że to na nas nie działa, z jednej strony powinno być dla nas przestrogą, ale z drugiej strony powinno być dla nas zachętą do tego, żeby może jednak, między innymi w kwestiach etycznych, nie, wysilić się trochę bardziej i trochę głębiej, żeby je nie tylko zrozumieć, nie tylko znaleźć odpowiedzi na pytania, dlaczego na przykład aborcja jest zła, i co powinniśmy z nią zrobić, ale żebyśmy nauczyli się myśleć w kwestiach etycznych w podobny sposób, jak Pan Bóg o tym myśli. Dobrze. Kiedy Bóg uczy Izraela, jak ma żyć, kim być, w jakim celu ma żyć, do czego ma dążyć, jakie mają być jego najgłębsze pragnienia i marzenia, to właśnie mówi nam o architekturze, o meblach, o ubiorze,
o tym, jak mają szaty kapłańskie być zrobione. Mówi o diecie, o tym, co mają jeść, a czego nie mają jeść. Nie? I w którymś momencie się orientujemy, ale tak naprawdę tu nie chodzi tylko i wyłącznie o dietę, a może nawet o wiele mniej o kwestie zdrowotne, ile bardziej o kwestie symboliczne, które się przekładają na kwestie etyczne. Mówi nam o chorobach, ale też tylko o niektórych, o niewielu, o nielicznych. Mówi nam o trądzie, który nie do końca jest trądem, nie do końca jest chorobą, którą my nazywamy trądem. Nie? Mówi nam to o tym wszystkim i nam to jakoś się zlewa jedno z drugim, jedną całość, niezrozumiałą masę. I w związku z tym nie wiemy, co z tym zrobić. Dlatego być może ta pierwsza katecheza jest nie do końca zrozumiała, ale może o to chodzi. Nie? Może o to chodzi, żebyśmy po pierwsze nie zawsze i niekoniecznie spieszyli się z wyrokowaniem, nie, że nie powinniśmy nigdy tego czynić, nie? Ale znów, żebyśmy mogli stać się dobrymi sędziami innych ludzi, musimy najpierw stać się sędziami samych siebie, ale żeby stać się sędziami samych siebie, musimy lepiej zrozumieć, co jest dobre, właściwe i słuszne. Ale żeby zrozumieć, co jest dobre, właściwe i słuszne, musimy zrozumieć to, iż rolę czasu i zmian, które się pojawiają w naszym życiu i w życiu społeczeństw wraz z upływem czasu. Nie? A jeśli mówimy o czasie, mówimy o Duchu Świętym. I tu już, mam nadzieję, to staje się trochę bardziej zrozumiałe dla nas, ze względu na to, że od razu przypomina nam się na przykład fragment z Księgi Koheleta z trzeciego rozdziału, gdzie Salomon mówi, wszystko ma swój czas. Jest czas rodzenia, jest czas zabijania. Nie, żebyśmy wiedzieli, jak żyć, musimy zrozumieć, kiedy należy zabić, a kiedy należy urodzić. Zgadza się? Nie? Ale z drugiej strony widzimy, że te świątynia się zmienia. Najpierw jest przybytkiem, najpierw jest ołtarzem, nie? Potem jest przybytkiem, potem staje się świątynią, potem staje się świątynią Ezechiela, potem staje się nową Jerozolimą w Księdze Apokalipsy. Nie? Zmieniają się również relacje przestrzenne, zmienia się umeblowanie. Nie? Wraz z czasem zmienia się także przestrzeń. Słuchajcie, to również jest, a kiedy mówimy o przestrzeni, mówimy o Synu. Później to wyjaśnię jeszcze raz, nie? I to też jest częścią mądrości, a więc to również jest częścią wiedzy na temat tego, jak mamy żyć, że jest przestrzeń, tak jak jest czas do tego i jest czas do tamtego, tak również jest przestrzeń do tego i do tamtego. Zgadza się? Tak jak nie zawsze jest czas na przykład, jak mówi Kohelet, pieszczoty, nie? Nie zawsze jest czas również na smutek i żałobę. Podobnie możemy to odnieść do przestrzeni. Nie? Inaczej zachowujemy się w swojej sypialni, a inaczej zachowujemy się na ulicy. Zgadza się? Czas i przestrzeń. Odpowiedni czas, odpowiednia przestrzeń. To są rzeczy, których powinniśmy się nauczyć, jeśli chcemy żyć mądrze. Nie? Czyli jeśli chcemy wiedzieć, jak mamy żyć. Nie? Dlatego później będziemy mówić między innymi o tym, dlaczego jest źle, dlaczego ustanawiamy granice, dlaczego budujemy płoty. Nie? To wynika bezpośrednio, ja bym powiedział, z tego, kim jest Syn Boży, czym jest Słowo Boże. Może raczej tak, kim i czym jest Syn i Słowo Boże. Nie? To dlatego nosimy obrączki. Zgadza się? Bo obrączka co robi? Ustanawia granice, których powinniśmy przestrzegać. A jeśli te granice złamiemy, to z czym będziemy mieli do czynienia? Z cudzołóstwem, nie? Dlatego mamy drzwi w domu. Nie tylko, żeby wiatr nam nie hulał po domu, nie? Ale również, żeby zaznaczyć dla innych ludzi, być może nieświadomych przychodniów, że słuchajcie, to jest moja strefa, sfera prywatna. Sfera i strefa prywatna, nie? W związku z tym jesteś zaproszony, ale może powinieneś zapukać. Nie? Nie ma nic złego w tym. To wynika, znów, czas, przestrzeń, świątynia, przybytek, świątynia. To wszystko uczy nas również tego, że jest odpowiedni czas i jest odpowiednia przestrzeń. No i oczywiście uczy nas również tego, że w świątyni zbliżamy się do Boga, który jest osobą. Nie?
powinniśmy traktować innych ludzi jak osoby, nie? Jak to się mówi, podmiotowo, a nie przedmiotowo, bo inaczej nie będziemy tak naprawdę mówili o etyce, nie? Ze względu na, to, że etyka jest nie tylko nauką o tym, jak mamy żyć, ale również mówi nam o tym, jak mamy żyć pośród innych osób, nie? Które też w odpowiedni sposób mają żyć. Osobowość, czas, przestrzeń. To wynika z nauki o Trójcy Świętej. Nie? I dlatego Pan Bóg nas uczy etyki, czyli tego, jak mamy żyć we wspólnocie, w komunii z innymi ludźmi, między innymi przy pomocy przybytku, świątyni, rytuałów i tak dalej. Jakieś pytania? O, na pewno mnóstwo pytań. Ale może następnym razem zacznijmy od pytań. Dobrze? To dziękuję w takim razie za uwagę i za